The Power of Eldra Lignum. Cofnijmy się do początków powstania świata. Czasów, gdzie prawda łączy się z przypuszczeniami, zacierając granice rzeczywistości. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że wszystko to wydarzyło się naprawdę. Słyszeliście historię, która mówi, że wraz z początkiem Wszechświata powstały mistyczne artefakty? To dzięki nim powstało wszystko to, co nas otacza. Najważniejszym i najpotężniejszym artefaktem było Eldra Lignum, źródło życia w całym Wszechświecie. Legenda, choć przez wielu uważana za fikcję, mówi o odległej planecie skrytej głęboko w czeluściach kosmosu, chronionej przez starożytną rasę starszą niż sama ludzkość. Jej nazwa to Eterion. Eterion posiadał niesłychaną moc. Jego serce wytwarzało nektar życia. Historia mówi, że na Eterionie było miasto, którego mieszkańcy zajmowali się pozyskiwaniem Eldra Lignum, a następnie w nieznany nikomu sposób rozprowadzali jego energię po całym Wszechświecie. Ci sami, pracując, jednocześnie chronili swoje święte miejsce. We Wszechświecie żyły również istoty, które głosiły, że przechwyciły nieznany sygnał radiowy zawierający w sobie skrawki informacji, mających związek z legendarnym Eterionem i Eldra Lignum. Sygnał ten był jednak tak skomplikowany, iż żadna maszyna nie była w stanie w pełni go zdekodować. Przepadł więc po czasie. Osoby te nieraz były wyśmiewane i posądzane za głoszenie herezji. Nikt nie wierzył w mistyczną energię dającą życie.